Hej, z tej strony Jeddah, witam was w kolejnym let's play na kunio.pl. To już trzecia część naszych przygód z Downtown Neketsu Monogatari na PC Engine, czyli kurczę znana i lubiana wszystkim bijatyka z Kunio, znana choć jako River City Ransom lub Street Gang, zależy z jakiej części świata jesteście. No i co? Co mieliśmy zrobić w tym odcinku? Mieliśmy sobie kupić buty. Tak, mieliśmy kupić buty dla Kunio, zwiększające jego siłę kopnięcia. No i co? Zbierałem taką kwotę. Postanowiłem to zrobić poza tym nagraniem, żeby po prostu nie było nudno, żebyście patrzyli, jak w kółko zbieram, jeszcze raz zbieram pieniądze. I tak w sumie będę musiał trochę się wrócić i pofarmić. To już zrobiłem na antenie, a mam nadzieję, że nie zajdzie mi dużo czasu. Jak widzicie, potrzeba 12 tysięcy jenów na te buty i tyle też właśnie mamy. Ale jak też widzicie, kosztowało mnie to sporo energii, gdyż wrogowie nie łatwo tych pieniędzy oddać nie chcieli. No i stan zdrowia jest jaki jest, ale zdrowiem się na razie nie będę przejmował. Proszę, buciki. Chodzimy. I co? To tutaj były? A nie, to panie, nie takie buty. Nie takie buty. Panie, takie wezmę. I co tu mamy? O, proszę. Patrzcie, jakie buciki dostanę. Wow. Jak prawdziwy cowboy. Dobra, dziękuję. Kłaniam się. Ja dzisiaj taki przy kawusi sobie siedzę. Przy ciasteczku, pora taka podwieczorkowa. Spoko. Dobre ciasto. No ale dobra, nie mnie ocieście. A w sumie zapisać grę też mogę. Ten zapis jest świetny, w każdym momencie można zapisać, wznowić grę, tak jakbyście grali, nie wiem, w dowolnego FPS-a starego w stylu Quake'a czy czegoś, mieli quick save, no to działa podobnie. Bardzo fajnie, w każdym momencie można sobie gierkę zapisać. Dobra, i co? Ubieramy buty. Teraz będziemy rozpierdzielać wszystkich. Tylko właśnie, kurczę, grałem. Jak grałem, to jedna rzecz umknęła mojej uwadze. Otóż możemy sobie jeszcze zwiększyć tutaj dodatkowe statystyki, jak na przykład siła woli, willpower. No i jeszcze punkty życia do maksymalnej ilości. Ale w tym celu musimy się wrócić do pierwszej dzielnicy handlowej. Tam są sklepy, które szukamy. I to też zrobimy, po drodze będziemy zbierać pieniądze. Musimy kupić pączki, no wiem, że dzisiaj nie środa, nie tłusty czwartek, ale Kunio będzie musiał zjeść tak z 8 pączków na pewno. No ciekawe, ile wyjecie pączków w tłusty czwartek. Ja już tutaj nie wiem, odkąd trenuję. O, poprawię kamerę, żeby znowu mi twarz nie ucinało, jak w jednym z pierwszych nagraniu. No i co jeszcze? I Swordfish. To już jest, że wydatek rzędu 3000. Po zjedzeniu takich 4 zwiększę maksymalną ilość punktów życia. Więc mi się bardzo to przyda. Przy okazji będzie okazja potestować sobie nowe ciosy. Nie wiem, czy zginę, czy nie, ale nie zależy mi aż na tym przynajmniej. Wow. No tak, wrogowie i tak będą padać od 2 ciosów, jak zawsze. No i się nagrałem. Dobra, idziemy jeszcze raz. Ale tym razem właśnie powinnam mieć cofnąć do wcześniejszego sklepu. Ale my musimy iść jeszcze dalej. Kurczę, ale się daje robić. Cóż ja się daje tak robić w tej grze? Strasznie słaby jestem w tą grę. Ona im będzie dużo pieniążków. 340. Popatrzcie, jaką mam siłę kopnięcia. Pierwszy boss załatwiony, że tak powiem, jednym uderzeniem. 560, to już trochę ponczusina kupimy. O, te pieniądze akurat szkoda byłoby stracić, ale
No właśnie, kurczę, strasznie dużo energii zabieram ci wszyscy goście. Właśnie pamiętam, czy mam iść tutaj. Tak, jestem w dzielnicy handlowej. Uff. Dzięki Bogu. I teraz w którym to sklepie sprzedają pączki? Tutaj? Muszę je zerknąć do solucji z kunio.pl. Aha, no to mniej więcej wygląda tak samo. Jest pączuś. To jest jeden. Jak to wygląda? Ile mogę mieć takich samych przedmiotów w ekwipunku? Miejsca jest sporo. Dobra, to najpierw nakupujemy, a potem będziemy jedli. Mam dwa, potrzebuję 8, tak? No to jeszcze trochę. Okej. Dzięki. No, chyba że nie mam miejsca w ekwipunku. A nie, już wydam w całe hajsy. Okej. Ekwipunek. Ja mam 6. No to jeszcze 2 się kupi. Zarobi się. Okej. Na Swordfisha będzie gorzej, bo kosztuje 3000 jenów. Z tego co patrzyłem. Okej, wcisnę trochę hajsu. Nie wiem jak długo pożyję. 200. Mógłbym jakąś sprawę kupić. Ci są twardzi jak mają broń. Pięknie. Jeszcze ktoś? A nikt. Dobra. Jak ucieka tchórz? Jeden. Kurczę, jesteśmy mega silni. Dobra, wróćmy do sklepu. Aha, to tam pewnie kupię Swordfisha. Dobra, chodźmy tutaj. Jeszcze 2 pączuchy zjemy. Okej. Dzięki. Dawaj kolejną pączucha. Także dzięki. 530, można by gdzieś kurczę energię odnowić. Tylko właśnie nie wiem do końca gdzie. No tutaj pewnie coś kupimy. Ale póki co właśnie uzupełnimy to co nam potrzeba.
No właśnie, chyba te wykrzykniki świadczą o tym, że uzupełniłem daną statystykę już do maksa. I co teraz? Donaty. Donaty nie leczą staminy, to leci 6 staminy. Mogę skoczyć do sushi, a zjadłem coś kurczę, to po taniości. Szkoda mi kasy trochę, 400, 2 stówki. Kurczę. Jajka będą dobre, cheaper sushi. No cóż, zobaczymy, czy to z wydatek się w ogóle opłaca. O, pokażę wam, na co będziemy zbierać. Na to. To potrzebujemy. Mieć. Jak widzicie, trochę kasy nam jeszcze brakuje. Trochę sobie... O. No i... A, dobre, i dwie kreski. Szkoda mi kurczę kasy na więcej. Mam nadzieję, że przeżyjemy jakoś. O kurczę. No to przeżyjeźmy. Ale oni są tylko z przedmiotami niebezpieczni. Takie odnoszę wrażenie, że jakby ich pozbawić, ten gang wcale nie jest taki kozacki. Wiedziałem, że tutaj pójdą. Ale jesteśmy silni. Widzieliście to? Rozbiegi gości nie ma. 870. Kurczę, martwi mnie mój stan zdrowia trochę. Jadę po bandzie. Ale tutaj będzie boss. Będzie okazja, żeby więcej zarobić. Tutaj w sumie można... wziąć... O kurczę, jaki fakt, że przeżyłem. Wstawaj! Wstawaj! No, z tym wygląda to dobrze, ale mamy już ponad 1000. To zabijemy łatwo. To jest dobre miejsce do kampienia. Tylko jest za niego hajsu dostajemy, nie pamiętam. Kuciku. Nie pamiętam, jest za niego boka siory. 220. No tak średnio najeżdża. Szczerze powiedziawszy. Ale to zawsze coś, zawsze można powalczyć. Cholera, jasna. Ej! Ej! Aaa! Puszczaj! Wezmę to i gdzieś wyrzucę, bo będą tym rzucać tylko. Dawaj moje pieniądze. Ciasteczko. No już niebawem. Dobra, ile mamy energii? Pewnie wcale. O, jedna kreska. Strasznie ryzykuję w sumie. Nienawidzę tych gości. Nie! Kunio, ej, chłopie, ogarnij się. Kurczę, podejdę tyle, ten we mnie rzuci pewnie. A, masz. Ja nie zdążył nic powiedzieć. Ale mi państwo, mamy 2190. No, przybyło mi energii, nie wiem o czego w sumie. Bo wydaje mi się, że miałem jedną kreskę. Może mi się zdaje. Jezu, patrzcie i powiedzcie mi teraz, jaką ja miałem szansę na zdodżowanie tego ciosu.
To nie jest sprawiedliwe. Dobra, mam dobrą technikę. Dobre miejsce do farmienia. Wiem, że to może was nudzić, kurczę, oglądanie w kółko tego samego. Ale kurczę, to zaowocuje. Jeszcze tylko 5 stóweczek. Tylko żeby znowu na dzień dobry coś nie zarobić. Kurde. A jestem głupi. I straciłem połowę kasy. Ja, nie, bez jaj. Bez jaj. Co, nie ma już nikogo? Jednak to jest zbyt ryzykowna droga. Dobra, pospieszymy się trochę. Kurczę, kijowo, nie uzbieraliśmy na Nineos Swordfisha. Nie, wejście tutaj jest zbyt ryzykowne, lepiej wchodzić od tej strony. No już biegną. A tutaj walcz się dużo lepiej niż tam. O kurde. Nie, wstawaj. Kretynie. No patrzcie, no szlak. Zginę teraz. A teraz są ci te cieniasy. Zanim oni... Wstawaj, Boże. Kurde. Co jest, kurde? Znowu to zbijanie idzie mi jak krew z nosa, no. Błąd zrobiłem wcześniej, bo nie zapisałem gry. Teraz sobie zapiszę zaraz. Jak wyjdę tutaj. A, nie tędy. No, zasejwujemy. Za was jest mało pieniędzy. Ej! Mata attana. Ore wa itsemo aite ni natsu yo sugiru. O! Dawno nas nie było. Jak ucieka. Kurczę, pan, mam kopnięcie. Kuci, 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 ku. No i idziemy po Swordfisha. Właśnie teraz, żeby dojść i dobiec całego mu... Cało i zdrowo. Dobra, jesteśmy. Swordfish. Hey, Rexy! How much is the fish? 3000, tak? Jeszcze się upewnię dwa razy, że to, ale to na pewno to. Okej. Ja. Okej. Proszę, ale statystyki rosną. Ja, 何を握れと?
Spidery! Okej, no. Sądzę, że tyle starczy. Sądzę, że nie ma sensu, żebyście oglądali, jak zbieram na kolejne trzy, bo to was zanudzi. Więc nie ma sensu tego dalej pokazywać. Uzbieram po prostu na następne trzy już poza kulisami i w następnym odcinku po prostu spotkamy się już kontynuując dalej historię, bo to was chyba obchodzi najbardziej, tak? No i zastanawiam się w ogóle na przyszłość, w przyszłych grach jakichkolwiek, czy będę w ogóle pokazywał taki farmienie, bo to jednak nie jest aż takie interesujące, ale dobra. No cóż. To tyle na dziś, dzięki za obejrzenie tego materiału, zapraszam was do kolejnych, ciekawszych odcinków już w przyszłym tygodniu, a ja sobie tutaj jeszcze poza kulisami pofarmię, żeby być gotów. Także trzymajcie się, cześć!